Hamulec pomocniczy to inaczej hamulec ręczny. Żeby go prawidłowo sprawdzić na egzaminie, dobrze by było go tak naprawdę omówić, ponieważ żeby inspektor widział, co trzeba zrobić podczas prawidłowego sprawdzenia tego hamulca pomocniczego. Jeżeli chcielibyśmy prawidłowo go sprawdzić, to przede wszystkim z ładunkiem nominalnym powinniśmy się udać na wzniesienie. W sytuacji, gdy wózek jest spalinowy, to wzniesienie powinno mieć w okolicach 15%. W sytuacji, gdy wózek jest elektryczny, to wzniesienie powinno mieć w okolicach 6-7% mniej więcej procent. Niektórzy producenci podają nawet 8% wysokości wzniesienia. Następnie na takim wzniesieniu musimy mieć pozycję do jazdy, czyli w dalszym ciągu widły podniesione na wysokość 20-30 cm nad ziemię i maszt maksymalnie nachylony na siebie. Przypominam również, że jeżeli wjeżdżamy na wzniesienie, jedziemy przodem, natomiast z wzniesienia zjeżdżamy sobie tyłem wózka. Więc jeżeli jesteśmy już na wzniesieniu z tym ładunkiem nominalnym w pozycji do jazdy, zaciągniemy sobie hamulec ręczny i tak naprawdę przez 15 minut próba się rozpoczyna. To znaczy, że gasimy sobie wózeczek, przez 15 minut wózek powinien stać na tym wzniesieniu. Operator nie powinien wychodzić z urządzenia, ponieważ w razie sytuacji, gdyby hamulec nie działał prawidłowo, powinien on zareagować oczywiście hamulcem zasadniczym. I w czasie tych 15 minut wózek nie powinien się w ogóle staczać. Na egzaminie jednakże robimy troszeczkę to inaczej, z uwagi na to, że zazwyczaj nie mamy gdzieś możliwości wzniesienia. Wobec tego trzeba będzie zaprezentować inspektorowi podczas normalnej pracy działanie tego hamulca pomocniczego. I w tym przypadku zrobimy to w ten sposób, że zaciągniemy sobie hamulec, będziemy mieć pozycję do jazdy, włączymy sobie jakiś bieg, czyli do przodu i do tyłu, spróbujemy nim delikatnie podjechać. Natomiast w większości przypadków wózki podjadą delikatnie do przodu, jeżeli naciśniemy dość dużo gazu, natomiast gdy damy do tyłu, ten wózek powinien raczej stać w miejscu. Również należy zwrócić szczególną uwagę na to, że jeżeli wózki będziemy mieć elektryczne bądź hybrydowe, oczywiście z czujnikiem, to bardzo często hamulec zasadniczy, czyli ten ręczny, gdy jest zaciągnięty, będzie nam rozłączał oczywiście napęd. W tym urządzeniu, czyli wózek spalinowy, jak najbardziej możemy to zademonstrować. Czyli wsiadamy do wózka standardowo, oczywiście posiadając trzy punkty podparcia. Przygotowujemy się do jazdy. Fotel akurat mam pod siebie już ustawiony, lusterko również mam pod siebie ustawione, zapinam pasy, następnie odpalam urządzenie, widły daję do pozycji do jazdy, czyli wysokość w okolicach 20-30 cm, maszt maksymalnie nachylony na siebie. Czyli widzę, że troszkę za wysoko, mogę sobie opuścić. Następnie, gdy hamulec pomocniczy jest zaciągnięty, a on zawsze musi być zaciągnięty w momencie, gdy wykonujemy pracę oraz postój urządzenia, włączamy sobie bieg na przykład do przodu i demonstrujemy inspektorowi, że wózek jak najbardziej delikatnie będzie ewentualnie ruszał po naciśnięciu większej ilości gazu. Ale w momencie, gdy nie naciskam w ogóle gazu, wózek nam stoi w miejscu. Natomiast gdy damy sobie bieg wsteczny, przed daniem biegu wstecznego patrzymy sobie do tyłu i ta sama zasada, jak widzimy po włączeniu biegu wstecznego, wózek nam stoi w miejscu, ewentualnie jakbym dodał bardzo dużo gazu, no to zerwiemy ten ręczny, normalna rzecz. Czyli w tym przypadku jest to jedyna chyba dopuszczalna metoda sprawdzenia hamulca pomocniczego podczas egzaminu. Natomiast niektórzy inspektorzy jeszcze bardzo często mówią o tym, żeby na badaniach technicznych zaciągnąć ręczny podczas jazdy. Dla mnie jako instruktora, konserwatora jest to oczywiście rzecz niedopuszczalna, więc u nas w ośrodku tego nie pozwalamy robić, również na egzaminach, z uwagi na to, że podczas jazdy nie zaciąga się hamulca ręcznego, ponieważ można go oczywiście zerwać. Wobec tego jest to zabroniona czynność i jeżeli inspektor na nas napiera w ten sposób, powinniśmy odmówić tej czynności, ewentualnie poprzeć się właśnie informacjami od eksploatującego właściciela urządzenia. Pamiętajmy, że każdy odpowiada za uszkodzenie konkretnego urządzenia, więc nikt nie chce doprowadzić do uszkodzenia również hamulca właśnie pomocniczego. I w ten sposób mamy pytanie zaliczone na egzaminie.